Jak unikornie ci się podoba na Mazurach? Fajnie. Fajnie jest? Dobrze ci tutaj, co? Tak. Wiedziałem, że ci będzie dobrze. No i przenosimy się na chwilę z Zegrza prosto na Mazury. Jesteśmy w Giżycku i płyną nasze jachty. Zaraz się z nimi przywitamy, zaraz zobaczymy, jak tam żeglarze radzą sobie na obozie. Czołem! Jak jest? Zjedliście wszystkie zapasy już? Chciałbym zobaczyć, jak pływają pod żaglami. Tym bardziej, że mamy czarne żagle z piękną, wielką kotwicą. Naszym znakiem rozpoznawczym. W pogoni za naszymi jachtami trafiłem do zaczarowanego miejsca. Tutaj piękne jachty motorowe. To już naprawdę jest taka klasa wysoka, luksusowa. Ja się wychowywałem tak, że pływałem na omedze przez 3 tygodnie, śpiąc w namiocie i obierając ziemniaki, ale nie wszyscy to lubią. A w tle za mną na Nigocinie 5 naszych pięknych Antil 30. Dojeżdżam właśnie do Rynu. A wiozę ze sobą przyczepę ze świeżym towarem. Jadą tam nowe optymisty prosto z fabryki, które dzisiaj przyjechały ze Szczecina i wiozę je na Storm Camp Optimist, gdzie dzieciaki czekają na nowe łódeczki, żeby na nich pożeglować. No a dzięki temu będę miał okazję spotkać się z moimi dzieciakami, z Polą i Frankiem, które wysłałem na kolonie w zasadzie pierwszy raz. Cześć Franko! Hoppa! Cześć króliku! Chodź tu do mnie! Hoppa! Co tam słychać? Jak ci jest? Głośno, będzie cięższe. No oczywiście, że tak. Przecież to chyba dobrze. Ja bym się martwił, jak ty byś za nami nie tęskniła. A my za tobą tęsknimy, wiesz? Ale przy okazji się świetnie bawisz. Pozdrawiam was z Mazur. Jest tu naprawdę uroczo. Ahoj, Storm Rynn!